Jesteśmy na ulicy Grodzkiej w Krakowie. Za nami pomnik Sługi Bożego księdza Piotra Skargi. Przed nami kościół apostołów Piotra i Pawła, gdzie spoczywają ziemskie szczątki tego wielkiego Polaka. Przybyliśmy tutaj, by modlić się o jego rychłą beatyfikację oraz prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny. Ksiądz Piotr Skarga, nie boję się tego powiedzieć, uważam, że był prorokiem, prorokiem swoich czasów, ale również prorokiem, który powinien być wysłuchiwany teraz, Anno Domini 2016. To jest postać, która zwracała uwagę, co jest źródłem wielkości Rzeczypospolitej, ale również co może być źródłem jej upadku i nieszczęść. Przepowiedział to w czasie, kiedy żył, przepowiedział wielki upadek Rzeczypospolitej, który nastąpił, przepowiedział rozbiory i wskazał na źródła. Wskazał na przede wszystkim to źródło, jakim jest odstępstwo od świętej wiary katolickiej. Żyjemy w takich czasach, że śmiało możemy powiedzieć, że nasz naród i cała cywilizacja chrześcijańska jest na jakimś wielkim zakręcie swoich dziejów. Jest to moment przełomowy, jest to taki czas właśnie tej być może ostatecznej bitwy o duszę narodu. W roku, w którym obchodzimy 1050 lat Chrztu Polski, kiedy obchodzimy rocznicę ślubów jasnogórskich, warto właśnie też przypomnieć postać księdza Piotra Skargi, bo on o tym wszystkim mówił. Mówił o tym, że zarówno rządzący Rzeczpospolitą, jak i wszyscy jej obywatele muszą się oprzeć na fundamentach wiary katolickiej, na cnotach obywatelskich i ofiarnie i wiernie służyć i odważnie służyć naszej ojczyźnie. Mam nadzieję, że sługa Boży ksiądz Piotr Skarga z nieba oręduje za nami, oręduje za naszym narodem i wraz z innymi rzeszą innych wielkich świętych narodu polskiego i całego Kościoła powszechnego będą wypraszać łaski dla naszego narodu i dla całego Kościoła, dla całej cywilizacji chrześcijańskiej.